Olek chce porozmawiać z Elizą. Ma nadzieję, że dziewczyna mu wierzy i pomoże przekonać Pawła, by nie wchodził na dach szkolny. Słyszałam, co gadałeś na przerwie. Nie chcę, żeby Paweł sobie ze mnie robił jaj, okej? Okay? On sobie z ciebie nie robi jaj, tylko nasi koledzy tak myśleli, a jemu naprawdę na tobie zależy. On chce wszystko naprawić. Przesyłając ciebie, słaby pomysł. Wiesz co, ten kretyn w tym momencie wychodzi na dach, żeby cię obsypać kwiatami. Zaraz może spać, chcę coś zrobić. Chodź, weź mu coś powiedz. Niby mam ci w to uwierzyć. Wierz albo nie, ja naprawdę potrzebuję twojej pomocy, żebyś go przekonała, żeby tego nie robił. I to pewnie kolejny dowcip, o którym mówiliście, tak? Jaki dowcip? Nie ma żadnego dowcipu. Chodź szybko, bo on zaspadnie. Serio? Tak. Boże, dobra, ale jak jest to kolejny żart, to naprawdę wam coś zrobię. Paweł, złaź stamtąd, przyprowadziłem Eliskę. Nie zejdę, dopóki nie udowodnię, że mi na niej zależy. Paweł, ale ja ci wierzę. Przecież nie chciałaś się ze mną umówić. Pomyślałam, że sobie jaja ze mnie robisz. To nie były żadne jaja, naprawdę. Dobrze, wierzę ci, zejdź, proszę. Właśnie złaź już. No dobrze, przekonałaś mnie. Paweł! Paweł, coś ci się stało? Spadłem na rękę, chyba złamałem. Jezu, przepraszam, to wszystko moja wina. Powinnam ci wierzyć. Okej? Okay. Daj spokój, chciałaś mieć romantyka, to masz. To dla ciebie. Dziękuję bardzo. Dobra, chodź, musimy iść do higieniski, chodź.